W dzisiejszym filmie każdy będzie chciał zabić mojego brata Dyzia w Minecrafcie. Na początku będzie chciał nas zabić Katnap i ześle nas na tratwę, a potem Grimace z McDonalda będzie nas atakował na jednym bloku. Mamo, kończę z YouTube'em. No coś ty, dlaczego? Dlaczego? Ja ci nie pozwalam. Ale jak to nie pozwalasz? Nie, kończę z YouTube'em, no bo nie ma to sensu. Zobacz, tu jest nowy kanał, Adam się nazywa. Co? Czekaj, zobacz, Adam? Adam, subskrybuj Adama. Aha, czyli teraz no. Na tym kanale będę nagrywał, no, no dobra. I jak go subskrybujesz, to będzie ekstra. Tak jak powiedziała moja mama, subskrybujcie nowy kanał, który nazywa się Adam, czyli tak jak moje prawdziwe imię. Aby go znaleźć, to teraz musicie kliknąć w komentarze i tutaj jest mój przypięty komentarz i na niebiesko podświetla wam się link do nowego kanału. Wejdźcie tutaj i zasubskrybujcie go i koniecznie zostawcie dzwoneczek ze wszystkimi powiadomieniami, bo zaraz pojawi się tam film, w którym uczę moją mamę grać w Minecrafta. Dobra, Nunu, w końcu mam branie na wędce, chodź mi pomóż, to jest ogromna ryba, nie mogę tego wyciągnąć. Jak mam ci nie pomóc, przecież zaraz się zerwie ten haczyk. Ej, Boże, co to złapałem, co to wyskoczyło? Zabiję was. A, wpalił mnie do wody, pomóż mi, ja nawet nie umiem pływać. Dobra, widzowie, może chociaż tutaj się uda wydostać. Ała, skąd ty się wziąłeś? Uwięziłem was na tratwie. Co, na tratwie? Jakim cudem? A co, to jest twoja wyspa jakaś? What? O nie, jak to jest strasznie. No i teraz będę wam dokuczał przez cały ten czas. Jakim cudem? O nie, chyba dzisiaj musimy stąd uciec. Dobra, ale idź stąd, bo tak to nawet nie mam z tobą szansy. To jest w ogóle za karabin. No dobra, no to będę was obserwował. No dobra, w takim razie, gdzie on poszedł? O, on już poszedł na swoją wyspę, okej. Więc dobra, musimy się jakoś stąd wydostać. Masz jakieś propozycje? Nie, ale wiem, że jak zostaniemy tu na dłużej, to braknie nam jedzenia, ale złapałem trochę rybek. Podzielę się z tobą, żebyś też się nie przekręcił z głodu. O, dzięki, sury wydarz. Może teraz sobie właśnie zjem, ponieważ jestem dosyć głodny. A, wpadłem! Ale znalazłem tu coś. Zobacz, tu jest skrzynia. Wykopałem z niej dużo drewna i tam jest druga. A nie, była tylko jedna. Zobacz, jak dużo dostałem bloków. Na przykład mam takie, takie, takie i takie. I mamy jeszcze butelkę wody do tego. O, wow, ile bloków. Idealnie. Nie, teraz będziemy mogli się dobudować gdzieś dalej. Co jest? On do nas chyba strzela. O nie, Dyzio, dawaj szybko. Łap tutaj budulec i budujemy ścianę, bo przecież on nas zabije. Nie ma po co budować ściany, tam są samoloty. Może się do nich dobudujemy, trzeba liczyć, że będą miały paliwo. Chodź, płyniemy i zabudowywuj się, żeby nie mógł do ciebie strzelać. Ej, co jest? Au, no Jezu, jak on do mnie strzela. To jest dobry pomysł, tam są samoloty, widzowie. Tylko uważaj, Dyzio, na rekiny, bo jak te rekiny nas pożrą, to nie będzie fajnie. No to chodź w końcu do mnie, ja już doszedłem. Ej, no dobra, właśnie git, tylko strzelał do mnie ten kata i w ogóle nie mogłem iść. Dobra, okej, w takim razie pójdę sobie ten... O nie, co to jest za rekinus wielki, tylko nie to. A, spadłem do wody. Nie, co jest? O mój Boże, on płynie na mnie. Ła, zjem cię. Nie, 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 szybko, widzowie. Do tratwy, do tratwy, do tratwy, żeby mnie... Au, bije mnie, o nie, 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 tylko nie to, zostaw mnie. Ała, o mój Boże, Dyzio, jak ja się do ciebie dostanę, pomóż mi, błagam. Idź, no, no, tym, co zbudowałem, a ja złapię go na wędkę tego rekinusa, jestem bogiem. Łapania rekinów, kocham rekiny. Dobra, poczekaj, wyrzucę mu wodę. Ała, wyrzucę mu wodę, może za nią poleci. Dobra, cyk, okej, okay. Dobra, poleciał za nią. Szybko, szybko, widzowie, okej, okay, po tej drodze. Uwaga, jestem przy samolotach, dawaj. Dyzio, czy możemy już teraz uciekać? Ej, czekaj, tu jest jakaś tabliczka. Nie ma paliwa, nie uciekniemy, ale tu są za to łódki. A tam jest jakaś wyspa i widzę laki bloki, dawaj, płyniemy. Ej, dobra, w takim razie, widzowie, naszym zadaniem właśnie jest uciec z tych wysep samolotami, tylko musimy zdobyć paliwo. A zobaczcie, gdzie jest paliwo, znajdują się u Katnapa. Skakuj, Nunu, do mnie, do łódki. Dobra, okej, w takim razie idziemy do łódki. Mam nadzieję tylko, że ten rekin nas nie dopadnie. Co jest, Dyzio? Chyba mamy kolegę tutaj. A, rekin. No nie, co jest? A, rozwalił łódkę. Dawaj do mnie, chodź. O Boże, szybko, 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 szybko. Przecież nas zaraz dogoni. Tylko nie to. Zobaczcie, jaki ten rekinus jest szybki. Dawaj, Dyzio, okej. Wysiadamy szybko. O Jezu, jesteśmy bezpieczni na lądzie. Tak, zobacz, ile to jest laki bloków. Dawaj, otwieramy je wszystkie. Dobra, Nunu, patrz, jaką mam zbrojkę z pierwszej skrzynki. To jest kolejny laki bloczek. Ile złota, ale wpadło mi do tej lawy. Dawaj, otwieramy te skrzynki, zanim ktoś tam je zabierze. Ej, a ja właśnie konia dropnąłem. Zobacz, ze złotą zbroją. Wow, ale fajny. Koński banger, uwielbiam konie. Ja tak samo. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tu jest. Dostaliśmy za friko jakiegoś laki bloka. Dobra, musimy to wszystko otwierać. I teraz, widzowie, musimy się właśnie uzbroić przeciwko temu Katnapowi. On jest naprawdę bardzo potężny. Dobra, ja już mam części zbroi diamentowe, co oznacza, że może uda nam się
się go rozwalić. Chodź, tu jest jakiś wieśniak, dawaj diamenty, dyzio, jeśli je masz. Na samą zbroję pewnie z jakiegoś staka, ale ta zbroja jest naprawdę niezła. Dobra, możemy... Ja nie wiem, czy warto wydawać diamenty na takie coś. Zobacz, mi lecą świetne itemy, mogę się z tobą podzielić. Na przykład dam ci to, mam jeszcze szmaragd, diamenta. I zobacz, mam diamentową zbroję, więc to też mogę ci dać. Dyzio, dyzio, popatrzcie na górę. O nie, tam jest katnap, mówię, dawaj, otwieraj skrzynki, Nunu. A, tylko nie, to właśnie tak się dziwię, co tak do mnie strzela. Dobra, szybko, widzowie, mamy około minutę. Może uda mi się go zestrzelić z łuku. Ej, co, nie trafiłem? Tylko nie to, dobra, muszę tu poniszczyć te lekkie bloki. Co za syf trafiłem? Ja mam bardzo dobre, trafiłem koksy. Ej, to tak samo jak ja, to jest naprawdę niezły loot. Mam koksy i perły, jestem naprawdę świetny, tylko denerwują mnie te piaski, co ciągle na mnie spadają. Mamy tutaj jeszcze jakąś skrzynkę, jest, ile w ogóle diamentów. Zaraz będę mógł coś sobie kupić. O nie, co tu się dzieje, kata? Oj, Nunu, masz przeklapane. Nie, tylko nie to. Dyzio, gdzie ty jesteś, stary, zgubiłem cię. Tutaj, a ty gdzie jesteś, mam takie dokokszone itemy. Ja muszę jeść koksa, bo kata pie napad, błaga, przyjdź tu do mnie. Przecież on jest jakiś taki uzbrojony, chodź tu szybko. Ja go załatwię, hadzia. Chodź tutaj, kata, strzelam do ciebie z łuku, idź stąd. O nie, jesteście coraz to potężniejsi, muszę się bardziej uzbroić, idę stąd. Tak, szybko idź stąd, nie chcemy cię tutaj, idź zły katnapie. Co ty tutaj się trafiłeś? Ło, ile fajerwerku. Zobacz, ile diaksów. O, let's go, będziemy teraz mogli kupić coś u tego wieśniaka. Jeszcze będziemy mieli lepszą zbroję, to naprawdę jest dobra rzecz. A tak w ogóle, widzowie, zobaczcie, tam jest pewna chmura. Mogą być tam naprawdę niezłe rzeczy. Ciekawe, jak w ogóle mamy się tam dostać. Widzisz, Nunu, te skrzydła w wodzie? No tak, właśnie się na nie patrzę, o co z nimi chodzi. Dzięki nim możemy się dostać prawdopodobnie na tą chmurę. Co? Tak? A więc będziemy mogli się tam dostać. Tylko mam nadzieję, że rekin nas nie zje. Dobra, ostatnie bierzemy sobie ze 3 lucky bloki, które zostały na tej wyspie. Au, nic nie dostałem fajnego. Gdzie masz tego właśnie? Chyba tego mam armię piesków. Wow, ale w ogóle ty jakąś zbroję wyrzuciłeś. Dobra, to się naprawdę, widzowie, przyda. Zobaczcie, jak już jestem dokokszony. Zobaczcie, widzowie, mamy jeszcze tutaj takie lucky potiony. Zobaczmy, co one robią. Wow, ale za dymka tutaj jest. Za dymka, fiu. Tak, widzę właśnie. O, jakieś tutaj konie. Zobacz, ile końskich bęgierów się narobiło. Tak, jest ich naprawdę dużo. Musimy teraz dostać się na te skrzydła. Jakie skrzydła? Kto mnie atakuje? Co jest, Dyzio? Pomóż mi. To ja. Ej, no to nie strzelaj do mnie, zaraz mi zabijesz, stary. Jaki ty masz w ogóle łuk? No, ten jest szczęśliwy. Będą dropiły jakieś z niego super rzeczy, jak cię trafi, ale jestem dosyć słaby w to. Nie, naprawdę niedobre rzeczy, niedobre. Przecież tu się pojawia lawa. Dobra, szybko idziemy na te skrzydła. Dawaj. O, w ogóle to jakieś budki dropnąłem. Idealnie tego, czego potrzebowałem. Zobacz, ile zombioru. Dawaj do łódki, Nunu, bo ja już tu kręcę bączka. Dawaj, już jestem. Jesteśmy cali, zobacz, że jesteśmy dokokrzeni. Teraz katnap tam nic nie zrobi. Szybko do tych serc. A ja jestem niewidzialny, czy ty mnie widzisz? O nie, czy ty widzisz tego rekina? Ciekawe, czy nam teraz coś się stanie zrobić. Nie, schowam mu się za tym. No właśnie, poczekaj, musimy stąd wysiąść szybko do tych serc. Gdzie on jest? Szybko, Dyzio, przekopuj to. A, bije mnie, nie, pomóż mi. Dobra, może szybko perłą. Okej, dobra, jestem. Dawaj do mnie, szybko perełką użyłem, może ci dać. Ja też mam. O nie, szybko, do mnie, tepaj we mnie, bo ci zaraz zje. Dobra, już się wydostaję, o, trafiłem. O, dobra, na całe szczęście, okej, dobra, w takim razie skaczemy tutaj. Dawaj, co my tutaj mamy, jakieś przyciski, ale co, one nie działają? No, ten przycisk lewy dół zadziałał, zobacz, gdzie ja jestem. Tak, na lewym dole, czekaj, gdzie ty jesteś? Jesteś faktycznie na chmurze, dobra, w takim razie też musimy się dostać na chmurę, uwaga. Bum, dobra, jesteśmy, okej, udało się. No są tu tyle potworów, stary. Nie wiem, musimy je rozciupać. Tylko nie to, no zaraz przecież umrę. Albo i nie, bo mam tak superową zbroję. Dobra, ostatni tutaj pajączek i sprawdzamy, co jest w tej skrzyni. Wow, jakie rzeczy, stary, bierz to. Dobra, biorę tego shotguniora. Kurczę, zobacz, jeszcze elytra. To będziemy mogli gdzieś sobie zlecieć na dół najprawdopodobniej. XD, to jest super. Okej, widzowie, teraz jesteśmy naprawdę nieźle uzbrojeni. W takim razie, czy Dyzio, możemy już iść do tego katapa i się z nim rozprawić? Tak, ale najpierw trzymaj potkę. Mam też jedną dla ciebie, gul. Patrz, trzymaj tą poteczkę. Jaką potkę? Czekaj, bo ja mam swoją. Czekaj, szybkość, siła, odporność. A, to ja mam taką samą. Dobra, to w takim razie możemy już iść do tego katapa. Tylko pierwszy piję tą potkę, uwaga. Wow, ale jestem teraz silny i zobacz, ile dostałem efektu. Jesteś niewidzialny, tak samo jak ja. Jak się rozbiorę do naga, to nic nie będzie na mnie widać. Ej, nie, to lepiej zakładaj zbroję, bo nie chcemy zginąć. Dobra, lecimy do tego katapa, dawaj, zakładaj elytę.
metrę. Okej, uwaga, uwaga, więc będziemy widzowie do niego lecieć. Patrz, już się na mnie patrzy, hop. O nie, co tu się dzieje, że do mnie strzela. Co wy robicie, wypad z mojej wyspy? Nie, nigdy w życiu, zobacz, ty masz paliwo, którego potrzebujemy. Chodź tutaj, rozprawię się z tobą. Au, raz na zawsze, dobra, muszę wejść szybko wody. Teraz perełką się przedostaniemy tam na górę. Dobra, chodź tu, katapie. O mój Boże, jak dostałem, dobra, szybko, musimy zjeść tego koksika i wypijemy sobie szybciutko tą potkę. Zobacz, jak dostaję bęgier z tego łuku. Super, Asko, dobra, ja teraz używam rakietnicy, bum. Oddasz nam wszystko. Nie używaj rakietnicy, bo zniszczy stację paliw. Ej, no właśnie, została ostatnia, czy to została ostatnia? Nie, jeszcze tutaj dwie są, okej, na całe szczęście. Zakręcił się, Nunu, możemy teraz uciekać stąd. Tak, już umarł, jest, no, udało się, dobra, teraz musimy jakoś ściągnąć dyzio te samoloty tutaj, masz jakiś pomysł? I bum, dobra, widzowie, udało nam się przenieść te stacje paliw. Teraz weźmiemy sobie właśnie ten karnister, dobra. I zatankujemy ten samolocik, dobra, uwaga, uwaga, będę tankował. Zaraz stąd odlatujemy, widzowie, uda nam się. Zobacz, ja już cisnę. O kurczę, dobra, dyzio już odleciał, więc widzowie, ja też skakuję. Dobra, widzowie, więc uwaga, lecimy samolotami. Wskakuję tutaj i lecę do ciebie, dyzio. Gdzie my uciekamy, do naszego domu rodzinnego? Wlatuj do tego portalu i uciekamy stąd raz na zawsze. Chyba jesteśmy na jednym bloku jakimś. O, faktycznie. O nie, tylko to jest taki specjalny tryb, że w nocy będzie przychodził do nas Grimace. Co, Grimace? Jak to Grimace? No Grimace będzie przychodził, więc musimy się szybko rozbudować, żeby mieć gdzie się schować. Dobra, to co, niszczymy ten blok? Tak. O mój Boże. A, ojej. Mnie. Przepraszam przypadkiem. Dobra, kopiemy to drewienko. No szczęście tutaj będzie jakiś dobry drop. Ej, w ogóle czekaj, coś tam pisało, dyzio. Blocks like gravel falls. To chyba nie ma nic wspólnego z naszym trybem. Poczekaj, stop, tu jest... Jadro z wodą. Jadro z wodą, dobra, wziąłem je na szczęście. Nie wiem, jak ono może nam się przydać, ale w sumie... Czekaj, czekaj, stop, musimy rozbudować tą naszą platformę chociaż trochę. Skrzynka, była pochodnia, zobacz. Teraz może Grimace będzie bał się tego ognia. A co to za serduszka lecą? Nie mam pojęcia, to chyba z tej skrzynki. O mój Boże, to bedrock, co jest? O, zniszczył się na szczęście. Uff. Dobra, więc czekaj, teraz trzeba troszeczkę powiększyć tutaj i musimy zbudować jakiś domek ochronny albo jakąś bazę po prostu, żeby ten Grimace nas nie dopadł. Ej, no, no, świnka, widzisz? Ej, no właśnie, będziemy mieli wreszcie pożywienie. Dobra, poczekaj, trzeba ją jakoś inteligentnie zabić. Nie, niech nie spadnie, dobra. O, dobra, mam jedno mięsko, tylko w czym ja to widzowie przepalę? Ej, dyzio, zobacz, słońce zachodzi. O nie, czy to zaraz będzie Grimace? Tak, niestety. O mój Boże, widzowie, jak się boję tego Grimace'a. Ja też. O, dobra, dyzio, dzięki za całe drewno. Dobra, widzowie, więc szybko musimy teraz zbudować jakąś bazę, chociaż taką prowizoryczną. Dobra, raz, dwa. Okej, teraz tutaj. Zobacz, dynia. Ale w czym nam dynia może pomóc? Chyba w niczym. Patrz, no, no dostałem arbuza, nie masz ochoty na jakiegoś owoca? No, mogę zjeść arbuza, ale tutaj już jest praktycznie dosyć, dyzio, szybko. Dobra, z dirta tutaj wyłożymy tą bazę, tak o, tak troszeczkę. Okej, tutaj ściany jakieś. Tej dyni użyjemy oczywiście też jako domek. Ura, nie zabijaj, może jajko zniesie. Ale co nam daje jajko? Chyba nic. By było więcej kurek. No nie wiem, daj mi szybko jakieś... O mój Boże, że sprawię nos, dyzio, weź dawaj, błagam, daj mi drewno. Trzymaj. Dzięki, dzięki, dobra, poczekaj, szybko muszę zrobić tutaj sufit. Okej, tędy. I tutaj zrobimy sobie drzwi, dobra. Także widzowie, teraz zrobimy sobie szybko te drzwiczki, dyzio. Ja zabieram crafting i idziemy do tego naszego schronu. No dobra, musimy szybko się chować. O mój Boże, dyzio, co tam stoi na górze? Grimace, chodź szybko do domku. O nie. Teraz was zrzucę. Jak to? A nie, dyzio, on mnie zrzucił. Dobra, mój Boże, już jestem. Grimace, nie, proszę, wpuść mnie, dyzio. Mnie tu nie zauważył, może ciebie też nie znajdzie. O nie. Otwierać i tak was dopadnę. A Boże, jak ja się boję go, dyzio. Ja też, niech on przestanie nam bić w te drzwi. Nie, idź stąd, Grimace, dobra, zamknąłem. Chyba poszedł sobie może. Nie, on tam cały czas stoi. Dobra, poczekaj, musimy się dostać do tego naszego źródełka, dobra. O nie, on tam stoi, dobra, poczekaj. Tutaj zabuduję takie bloki, żeby mnie na pewno nie widział. Dobra, dawaj, teraz będziemy musieli się zamurować w tym naszym źródełku. Dobra, on tam stoi cały czas. Dawaj, zaciupiemy go, Nunu. Jakim niby cudem, nie mamy z nim szans. Dobra, poczekaj, ja już tutaj się odgrodziłem. Chodź tu, dyzio. Okej, on idzie za tobą, uważaj, Nunu. O, Boże, ratunku. Zabiję was. Nie.
O mój Boże, wypadła krowa! Ha, 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 teraz zginiecie! Tu jest! O nie, Dysio, co on robi? A, ile on tego narespił? Boże, czekaj, tego głupiego creepera trzeba stąd... Okej, dobra, wszystko nam Dysio wysadził! Całą bazę nam zniszczy! O nie, teraz rzucę się na tego Grimace'a, gdzie ty jesteś? Czekaj, musimy otworzyć, chodź tu Grimace, wykończę cię! Dawaj, bijemy go! O nie, nie masz szans z nami, Grimace! Przyjdę do was następnej nocy, strzeżcie się! O nie, ten Grimace umie latać! Tylko nie to, ale zobaczysz, się robi dzień, on musi iść! Tak, właśnie, zobacz, odlatuje tam, okej! Okay. To czyli on przychodzi tylko w nocy, dobra, mamy czas na rozbudowę naszej bazy! Tak, ale cała jest zniszczona! No niestety, Grimace nam wszystko zniszczył, dobra, poczekaj, to w takim razie musimy tutaj obbudować ten skrawek, gdzie może nam dropić z tego właśnie bloku itemy. Wypadły dwie obce! To nie wiem, czy to nie jest Grimace, bo też jest fioletowa, ja bym jej nie ubił. Tak, właśnie, trzeba zabić, dobra, okej, okay, może to był Grimace, także tę fioletową wełnę sobie widzowie wyrzucę, żeby już nigdy tutaj nie było fioletowego, a ta jest podobna do ciebie. Trochę tak, fajna owieczka. Mogę ją zabić? Nie. Co ty robisz? Ej, Nunu, co to za czerwona krowa? O mój Boże, jak ona jest piękna! Dyzio, czekaj, trzeba ją... Zrzuciła ją ta owca! Co? Ta owca zrzuciła moją czerwoną krowę? Nie! Gin ty, owco niedobra! Także widzowie, nakopal... Co to? Znowu krowa tu umarła? Nie wiem. Nakopaliśmy bardzo dużo teraz kamienia, więc zrobimy sobie oczywiście kilofik, no i siekierę. Żelazo mamy, Dyzio, widziałeś? O nie! A Boże, zombie! Co to znowu, kurczę, Grimace? Coś respi? Nie, to chyba z tego bloku. O mój Boże, co to za bloki ametystu? Są takie fajne, one tak grają. Chyba żarty! Co tu się dzieje? Czemu tu się creeper zrespił? No ja właśnie nie wiem. Przecież zginiemy, nie? No to Grimace tam robi znowu pułapki. Czekaj, aż idę zobaczyć, czy nie ma nigdzie Grimace'a. Tu go nie ma. Nie, no to nie ma go. To co tu się dzieje? Nie wiem, to jest bardzo straszne. Co to są, pająki? Tak, rzucaj je. O nie, dobra, na szczęście nas nie zaatakowały. A to twoja owieczka cały czas tu się trzyma. Ona patrzy, co my robimy. O mój Boże, Dysio, robi się już noc. Zaraz znowu Grimace do nas przyjdzie. No nie, tylko nie Grimace. Jeszcze zabije nasze owieczki. Ej, no właśnie, bo tutaj nawet czerwona się, widzowie, zrespiła w momencie, jak budowaliśmy domek. Dobra, chyba nas nie stać na okna w tym momencie, to na razie sobie położę tutaj kobla. O mój Boże, Dysio, co jest? Już leci do nas. O nie, Grimace, ciekawe, co on chce nam zrobić. Rozwalę wam ten dom. A no nie! Czemu Grimace tam to robisz? Co jest? Czemu Grimace tam to robisz? Została moja owieczka! Nie! Zabiję wam domowcę! Dlaczego? Źle się przygotowaliście! Ej, no co ty zrobiłeś, zły Grimace? Dlaczego zabiłeś mi owcę? Była taka piękna, czerwona. Idź stąd! Czy taka młodziutka? Nienawidzę was! Wrócę do następnej nocy. O Boże, Dysio, co jest, Warden? O nie, Boże święty, jaki ten Warden jest potężny. Jak niby mamy go zabić? A, wszystko jest ciemne. No, 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 zabiliśmy go. O mój Boże, a skąd ty masz taki karabin? No wypadł mi, a tobie nie wypadł? Nie, misję wypadło w ogóle. Coś tu możemy sobie nawet postawić. No nie, skończyła mi się amunicja. Wyrzucam ten karabin. O mój Boże, no i znowu wszystko jest zniszczone, Dysio, przez tego, kurczę, Grimace'a. Zobacz, Dysio, jak pięknie urządziliśmy naszą chatkę. Tak, jest ona naprawdę super, Nunu. Dobra, w takim razie może zrobimy coś na... Co? Czekaj, skąd ja mogę to zauważyłem? Co to jest za wyspa? O Jezus, jaka wielka wyspa, by tam nie było Grimisia. O nie, chyba Grimace'a. Dobra, czekaj, musimy się zbudować tam na górę. Dawaj wszystkie materiały, jakie masz. I teraz chodź właśnie schodami tam na górę. O mój Boże, nie wiem. Mam nadzieję, że tam nie będzie mutantów, bo to by było chyba gorsze. O mój Boże, jesteśmy już na górze. Ile tu jest liderowych? A nie, spadłem! No, no, gdzie jesteś? Mnie też zaraz rzucą, ratuj mnie. Człowieku, jestem na samym dole. Dobra, czekaj, musimy się do nich jakoś dostać. To w ogóle nie wiem, po co nawet mamy tutaj wejść. O nie, co jest, już do mnie idzie. Ej, na górze jest jakaś skrzynka na tym drzewie. Co jest? A jak ja mam tutaj się przemieścić? Czekaj, szybko wykopię to drewno, żeby mieć budulec. O nie, oni siedzą tutaj. O mój Boże, wszedłeś mi, kurczę, pod celownik. A spalę się. Ja też, biję,
Nunu. Dobra, chyba ostatni został. No ale i tak się chyba spalę, czekaj, no nie. Dobra, chyba już nie ma tutaj żadnych widerowych szkieletów. I tam właśnie jest widzowa skrzynka, jak widzicie. Więc sobie pójdziemy do niej, dobra, cyk, cyk. O mój Boże, zbroja anti-Grimej, zbierzmy to. Pokaż mi to, Nunu. Zobacz, jaki jestem dokokszony. O mój Boże, ja tak samo. O, zobacz, jak dosłownie episko wyglądamy. Au, nie zrzucaj mnie. Także skoro to jest zbroja anti-Grimej, to prawdopodobnie już teraz nas nie będzie bił. I w ogóle to już jest noc. Dobra, Dyzio, idziemy bronić naszego domku, tego Grimejsa. Może przy okazji go się pozbędziemy i go zabijemy. No dobra, to schodzimy. Dobra, Dyzio, wiesz co, nie ma tutaj w ogóle śladu nawet po tym Grimejsie. Nigdzie go nie widzę, może pójdziemy spać. Tak, chodź się drzemniemy. Tak, myślę, że drzemka nam na pewno dobrze zrobi. Ej, czemu się poleć w moim łóżku? O, nie, widzowie, Dyzio już zasnął. Dobra, to idziemy spać w jego łóżku. Ha, myśleliście, że tak to się skończy? Co jest? A, no nie, przyszedł Grimejs! Rozwalił nam domek, on znowu tu zaraz strzeli. Nie, idź stąd, Grimejs! Patrz, Dyzio, on do mnie strzela i ja nie dostaję obrażeń, zobacz. Ja też. O mój Boże, dobra, Grimejs, jesteś skończony. Nic już nam nie zrobisz. Ha, ha, ze mną szans. Mamy, nic tam nie bijesz, Grimejs. Mamy zbroję przeciwko Grimejsowi. O mój Boże, respi creepery. O, no nie, chcę nas zaterroryzować. Co tu się dzieje, ała. No i co ci to da, Grimejs? Nic nam nie zrobisz już teraz. Zaraz zginiecie. A nigdy w życiu, co ty mówisz w ogóle? Nie, Grimejs, jedyne co ty możesz, to respić tutaj te przebiegłe creepery. Chodź tutaj, chodź się z nami zmierzyć. Jeden versus jeden. Dwa versus jeden, chodź. Zaraz zobaczycie moją potęgę. No i co teraz, Grimejs? O nie, Dyzio, on jest cały netherite'owy. Pokonamy go, chodź, Nunu. Nie macie ze mną szans. Nieprawda, Grimejs, to musi być twój koniec. Haha, udało się, Dyzio. Udało nam się, Nunu, pokonaliśmy tego stwora niedobrego. Dokładnie tak. I w ogóle już teraz jest dzień. A jak Grimejs się zabije w dzień, to już nigdy w nocy nie przyjdzie. Go uderzymy, zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, dobra, on mnie nie widzi i teraz cyk, okej. Au, co mnie uderzyło? Czy to ten piesek? O nie, to chyba nie był on w ogóle, jaką on ma piękną niebieską obrożę. Dobra, piesku, nie mam czasu, bo przechodzę grę, idę kopać dalej. I zobaczcie, widzowie, wziąłem tutaj sobie właśnie narzędzia, więc Dyzio nie będzie musiał się starać, tylko właśnie weźmie to, co mamy my. Dobra, podjedziemy tutaj sobie do niego, uderzymy go jeszcze raz. Au, znowu mnie uderzył ten pies, co jest z tobą nie tak? On mi dał wszystkie kamienne rzeczy, już nie muszę zbierać kamienia i drewna. Dziękuję ci, piesku, jesteś naprawdę przydatny, to teraz mogę iść do kopalni. O kurczę, dobra, Dyzio, będziesz szedł do kopalni, ale, ale. W tej kopalni czekają go naprawdę srogie niespodzianki. Zobaczcie, Dyzio właśnie tam idzie, ale przed kopalnią. Morf, dobra, i zobaczcie, już jestem krówką. Nadchodzi Dyzio. O, krówki, jak one padają, muszę wziąć mięsko. I tutaj, mam cię, nie uciekaj mi. Dobra, tu jest jeszcze jedna krówka, więc sobie weźmiemy ją. I teraz, gdzie jest ta ostatnia? Tutaj, zaraz cię dopadnę, krówko. Jak się czujesz, że pójdziesz na mięsko? A nie, ratunku, on mnie goni, widzowie, pomocy. Nie, Dyzio mi odpuszcza. O mój Boże, musimy go jakoś zgubić. Co jest, dobra, mam pomysł. Niech Dyzio mnie tutaj goni. Dobra, i widziałem teraz krzesiwo. Zobaczcie, Dyzio cały czas mnie goni. Ale co powie na to, jeśli tutaj postawimy dużo ognia? O nie, krowa wszystko podpala. Jak to możliwe? Ha, zobaczcie, ile ognia. Mam nadzieję, że teraz go jakoś mi się uda zgubić. Zobaczcie, już jest daleko, tak jest. Mam nadzieję, że mi się uda. Ta krówka też wpadła w ogień. Zaraz będzie pieczona wieprzowinka. O nie, co on w ogóle do mnie goni? Teraz prowadzimy Dyzia już prosto do jaskini. I Dyzio prawdopodobnie zajmie się jaskinią, a nie nami. Zobaczcie, widzowie, tutaj jest ta jaskinia. Dyzio powinien ją zauważyć. Oj, jaskinia, już zostawię tam krowę, tylko sobie zjem. Wystarczy mi 5 plasterków i zeskakujemy. Dobra, na całe szczęście udało się. Przydałoby mu się teraz pomóc, bo zaraz go potwory pożrą. Więc szybko zamienię się w psiaka. Dobra, jego pieskiem jesteśmy, więc zejdziemy tutaj sobie, zeskoczymy, okej. O, żelazo, muszę je wykopać. Dobra, Dyzio zajął się teraz żelazem, a my właśnie narespimy mu tutaj kilka zombiaczków, zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, zombie farmer jakiś, nie wiem co to jest, ale poczekajcie, on nas jeszcze tutaj nie widzi i patrzcie, o kurczę, poleciałem. Raz, dwa, trzy, cztery, patrzcie, idą wszystkie do niego. O nie, z broniami strzelają do mnie. Co jest, Dyzio ma kłopoty, dobra, ale na szczęście...
się... Nie dotrą do niego przez tą wodę. Kurczę, to nie tak miało wyglądać. Miały go bić, a ja miałem go uratować wtedy. Dobra, nieważne, zrobimy tą akcję jeszcze raz. O, kolejne żelazo. Kurczę, dobra, Dysio tam poszedł, ale zobaczcie, nie spodziewa się tego. Zaraz horda zombiaków go zaatakuje. Zobaczcie, a niech tu tylko wróci. O nie, zgodnij się, tu tyle wziął, ale wszystkie je wysiekam, ale potrzebuję zbroję. O kurczę, dobra, Dysio potrzebuje pomocy. Zobaczcie teraz to. Po. O mój Boże, mój magiczny piesek załatwił je, rzucając potki. Piesku, pomogłeś mi, dziękuję ci bardzo. Ale piesku, jestem bardzo głodny, masz mnie czymś poratować? O kurczę, dobra, Dysio jest głodny. Może, dajmy mu coś na przykład. Może najpierw 4 pepsztyki. A, strzela do mnie. O nie, tutaj jest, kurczę, zobaczcie, tutaj jest zły szkielet. Muszę go zabić, cyk, cyk. Patrz, jakim jestem pomocny pieskiem. A, dziękuję, ale sobie to rozjem to pieczone. Miam, 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 miam. Było pyszne. O kurczę, dobra, owalił właśnie całego steka. A mój Boże, piesku, znaleźliśmy się w opuszczonej kopalni. Idę ją splądrować. O kurczę, dobra, Dysio stwierdził, że będzie teraz chodził sam. Ale my mu pomożemy i stworzymy dla niego prezent. Dobra, damy tutaj może właśnie skrzyneczkę, okej. Wiesimy tutaj właśnie rameczkę z diamencikiem, żeby Dysio wiedział, że to dla niego. I na tablicy napisamy prezent dla Dysia, okej. Weźmiemy dla niego 3 diamenty, diamentowy miecz oraz diamentową klatę. Dobra, rozporządzimy to mniej więcej, powiedzmy jakoś tak, okej. I musimy tutaj Dysia jakoś przyprowadzić, tylko nie wiem, gdzie on jest. O, akurat tutaj jest, dobra, hitniemy go i żeby poszedł. Nie bij mnie, bo zaraz ci naprawdę oddam, bo się wkurzyłem. Co to za diament, ale tutaj jest jakiś napis. Prezent dla Dysia, co? I diaksik, o tak, i mamy jeszcze 3 diamenty, do tego diamentowy mieczyk i zbroję. Co tutaj się dzieje? Muszę sobie ją ubrać, okej. Dosłownie, nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję ci, piesku, że mnie tu zaprowadziłeś. O tak, udało się uszczęśliwić Dysia. Zobacz, jak on już jest potężny. Ale przydałoby się znaleźć jeszcze więcej diamentów. To zobaczcie, widzowie, co ja teraz zrobię. Dobra, piesku, idź poszukaj mi jeszcze więcej diamentów, a ja idę wykopać to złoto. Okej, dobra, Dysio będzie akurat kopał złoto, więc my pójdziemy sobie tutaj. Ej, co? Myślałem, że to diamenty. Co to jest? Jakieś tin ore? Nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy sobie może tutaj w to miejsce. Piszemy sobie diamentową rudę. Zobaczcie, ile tu tego tu będzie. Wow, Dysio w to nigdy nie uwierzy. Patrzcie, widzowie, a czy wy byście uwierzyli w tak niepotyczne rzeczy? Zobaczcie, ile tu jest diaksu. Ale patrzcie, widzowie, ja mam jeszcze jedną specjalną umiejętność. Mogę się zamienić kogoś z psiego patrolu. Patrzcie, klikniemy sobie M i weźmiemy na przykład teraz marszala. Zobaczcie. O Boże, jaki on jest straszny. Mam nadzieję, że nie wystraszymy Dysia. Patrzcie, podejdziemy sobie do niego i pochitniemy. Cyk. Au, co to za straszny pies? To nie mój piesek. Zobaczcie, Dysio idzie akurat w stronę naszych diamentów. Patrzcie. Co, on tutaj się zaklinował, czy co? Dysio, nie w tą stronę. To piesek mnie uratował. Boże, nie jesteś taki zły, ale jesteś bardzo straszny. Idę tu. Dla diaksu, biorę wszystkie. Patrzcie, jak on się ucieszył. O mój Boże, co tu się w ogóle dzieje? Ale, ale widzowie, żeby nie było, że jesteśmy tacy dobrzy, zaraz mu coś tutaj zrespimy. Ha, ha, ha. Ile tu jest diamentów, ale coś mi tu cuchnie redstone'em. Co? Ty się powiedział, że redstone cuchnie? O nie, widzowie, przy redstone to jest najlepszy blok na świecie. Nie może tak mówić o redstone'ie. Zaraz mu się odwdzięczymy. Zobaczcie, widzowie, on coś takiego jak spider pig. Jest to mutant spider, czyli mutant pająk. I cyk, zobaczcie, jaki wielgus. O nie, dobrze, że wykopałem wszystkie diaksy, bo to jakaś zmutowana świnia wpadła do dołka. O nie, co? Ona go nie goni? Nie, ale się teraz zdenerwowałem, widzowie. Nie no, to nie może tak się skończyć, więc teraz mutant szkielet. Chodź tutaj, Dysio, nie uciekniesz przede mną, bum. A, on się tu nie mieści. Ty jesteś złym psem, widziałem, że to ty postawiłeś. Uciekam stąd. O nie, widział nas. A, tylko nie to. Ale skraftowałem sobie zbrojkę. O kurczę, zobaczcie, jaką Dysio ma zbroję, ale nie spodziewa się, że tutaj zaraz przyjdzie mu tancior. Zobaczcie, jak do niego ładuje. Au, dobrze, że gnata zrobiłem. Teraz może go zaciupię, ale nie wiem, czy dam radę. O nie, Dysio ma... Dysio ma problemy. Dobra, może mu troszeczkę pomożemy. Chodź tutaj, Dysio, uleczę cię. Pum, pum, pum. O, coś mnie uleczyło. Muszę go pokonać z miecza. Dobra, pokonałem. A i muszę znaleźć amunicję do mojego gnata. Gdzie jest ten wścibski pies, co nasłał na mnie mutanta? Tutaj zaczął smażyć. A nie, tylko nie to. Dysio się nas bardzo zdenerwował. Idziemy właśnie tutaj. Czekajcie, musimy szybko zamurować. Nie, nas tu nie było, widzowie, nas tu nie było. Pionucie, nie mogę go znaleźć. Nie, tylko nie to. Dysio chciał mnie gonić, ale mu się na szczęście nie udało. Dobra, mniejsza z tym. Wylecimy teraz już sobie na samą górę i zamienimy się właśnie w normalnego jego psiaka. Okej, uwaga, uwaga, bierzemy sobie dobra, i jesteśmy już normalni.
normalnym pieskiem. A mój Boże, piesku, wyprowadziłeś mnie z tej strasznej kopalni, ale musimy się dostać do Netheru. O właśnie, Dysiu, chce się dostać do Netheru, bo pałki Blaze'ów są właśnie niesamowicie potrzebne. Myślę, że możemy mu na pewno pomóc, zaraz coś znajdziemy. Okej, więc ja Dysia już zgubiłem, zbudujemy właśnie ten portal mniej więcej tutaj. Okej, nad wodą, dobra, cyk, cyk, cyk. Taki właśnie duży portal, dobra, cyk, zapalimy go sobie. A na górze go podpalimy, ale to jest straszne. A tutaj, w tym miejscu właśnie postawimy sobie tutaj Among Usa. Zobaczcie, właśnie takiego, tylko musimy go tutaj obkręcić. Oj, nie w tą stronę, o właśnie, w tą, zobaczcie. Będzie stał tutaj i pilnował tego portalu. Ale Dysiu się go pewnie wystraszy. Ale spokojnie, jest to tylko NPC. Dobra, Dysiu sobie właśnie tutaj biega, chyba zabija owieczki. Cyk, hitniemy go. Au, nie bij mnie, bo cię rzucę jajkiem. A nie, chciałem rzucić jajkiem. Dobra, zaprowadzimy go właśnie tutaj do portalu. O nie, to jest portal, ale to jest jakiś straszny Among Us. On skacze. Co tu się stało, Wizale? Co ten Among Us zrobił? Mam go w ręce, co jest grane? Bardzo się boję, muszę go wyrzucić. Oj, skakuję do portalu. Czy wy tam widzieliście, Wizale? Co tu się stało? Dobra, idziemy z Dysią do portalu. Ojejku, jak tu strasznie, piesku. Zaprowadź mnie do fortecy. Ale przydałoby się Dysię jakoś wystraszyć. Mam tutaj właśnie jajko glizdy. Postawimy blok diamentu tutaj za portalem. Dobra, zaraz się nim na pewno zainteresuje. O, jaki diamenci. A my postawimy mu tutaj 3 glizdy. Zobaczcie to. O nie, co to za 3 glizdy? Ha, swy, spaliły się. Co, jaką on ma potężną broń? Jakim cudem? Dobra, widzowie, dotarliśmy już właśnie do fortecy i tutaj zaprowadzę Dysię. Ciekawe, jak zareaguje. Oj Boże, forteca. Okej, więc on się cieszy, że jest w fortece. Ja tutaj sobie wskoczę, hop, czekajcie, musi wskoczyć za nami. Dobra, jest. Okej, widzowie, więc znalazłem właśnie spawner. Teraz zamienimy się właśnie w jednego z blazików. Zobaczcie, on znalazł nas. Ojejku, jakich tu dużo ratunku. O nie, Dysia ma kłopoty. Dobra, w takim razie uleczymy go. Bardzo dużo tutaj właśnie rzucimy niego tutaj potek. A on do mnie strzela z kałacha. Uciekam stąd, co tu się dzieje. No nie strzelaj na mnie, ty blazie, bo ja cię zaciupię zaraz. O, teraz mnie leczy, jakiś opętany blazior. Co w ogóle gada, widzowie? Co jest? Dobra, okej. W takim razie ciekawe, czy już ma wszystkie pałki, ale zaprowadzimy go do skrzynki, gdzie dostanie ich więcej. Dobra, załóżmy, że właśnie tutaj przy końcu zbudujemy sobie coś takiego, okej. Okej, postawimy tutaj sobie właśnie skrzyneczkę i blazy, okej, dobra. Halo, Dysio, wiem, że mnie nie słyszysz, ale pójdź tutaj za mną. Oj Boże, kejsik, muszę go otworzyć. Dobra, o, udało się, okej. Ile pałsonów, dobra, teraz mam już wszystkie. A teraz, widzowie, pokażę wam specjalną sztuczkę, jak zamienić Dysia w Skibidi Toileta. Widzowie, zobaczcie, mam tutaj taką specjalną miksturkę, która nazywa się Skibidi Toilet Wizard. I właśnie teraz możemy zamienić Dysia w Skibidi Toileta. Dobra, gdzie on tutaj sobie stoi? Okej, okay, uwaga. 3, 2, 1 i pum. Dobra, i zamienimy go. Zmienia się, co? Ale może jestem Skibidi Toiletem dziadkiem, takim wizardem. To jest niesamowite, ale ja się go boję. Gdzie jestem niebieski ja? Teraz, widzowie, weźmiemy sobie potion, który nazywa się Antidotum na Skibidi, czyli zmienimy Dysia w jego normalną wersję. Podejdziemy sobie właśnie pieskiem. Dobra, on tutaj stoi. O piesku, możesz mnie uratować. Dobra, Dysio, w takim razie na spokojnie mogę ci pomóc. I uwaga, rzućmy w niego ten 3, 2, 1 i pum. Jest, dobra. O, jestem w końcu normalny. Hip, hip, hura. Dziękuję, piesku. Łap tutaj kostki. O kurczę, kosteczki dostaliśmy. A miam, miam, dziękuję ci bardzo. Dobra, w takim razie przydałoby się wyjść z tego Netheru. Chciałbym już stąd wyjść. O, no dobra, właśnie pora tutaj się wyprowadzić z tego Netheru. Co tutaj stoi? Hydrant, what the heck? Dobra, nieważne, musimy stąd wyjść i idziemy teraz za chwilę na smoka. Tam ucieka Enderman. Piesku, ja potrzebuję pereł, zapomniałem i wziąć. Masz może już perły Enderu? Kurczę, Dysio chce już perły Enderu. No dobra, trochę mu dokuczaliśmy, więc możemy mu pomóc. Mam, widzowie, pomysł. Zamienimy się właśnie w tego Rekinusa i wyjdziemy z wody i damy mu perły. Zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, uwaga, go, pływamy sobie właśnie takim rekinem i bierzemy dużo perł Enderu. Dobra, mu damy na przykład 16, okej. Okay. Dobra, uwaga, i zobaczymy, co zrobi. Zobaczcie, wyłaniamy się tutaj i zobaczymy, czy się nas wystraszy. Ale rekinisko, zaraz go zestrzelę. O nie, nie, tylko, że
żeby do nas nie strzelał. Dobra, spokojnie, musimy mu już tutaj wysypać. Proszę, Dyzio, bierz to ode mnie. Regin wysypał mi perły, ale tylko 5. O, jednak 16. Dobra, idę znaleźć portal. Okej, dobra, już zaczął szukać portalu, więc za chwilkę możemy zamienić się w normalnego pieska. No piesku, ile jeszcze? Oj, spokojnie, Dyzio, wiem, że mnie nie słyszysz, ale już za chwilkę go znajdziemy najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że jest mniej więcej gdzieś... Tu, zobaczcie, lecą perły na dół. A tutaj muszę kopać. O kurczę, dobra, Dyziowi udało się znaleźć właśnie wejście do Strongholda. Zobaczymy, czy jest ono dobre. Piesku, zaprowadź mnie do portalu, chcę już walczyć z smoczyskiem. O kurczę, dobra, musimy poszukać wspólnie portalu. Dobra, tutaj go nie ma. Może pójdziemy teraz w tą stronę, czy za tymi drzwiami? O nie, no. Dobra, o jest, udało nam się znaleźć. No w ogóle jak szybko. Znalazłem, wkładam perły i lecimy. O kurczę, ale on szybko wszedł do tego portalu. Dobra, wskakujemy z Dyziem, let's go. O mój Boże, ile jest endermanów. Mam nadzieję, że sobie poradzę i takie giganty. Wow, tu są nawet gigantyczne endermany. A co by widzowie na to, żebym ja się w takiego zamienił? Zobaczcie widzowie, teraz ja stanę się takim wielkim endermanem. I pum, zobaczcie, jestem endermanem, mutantem. Czy dałoby się teraz pomóc leciutko Dyziowi? Pójdziemy sobie właśnie na samą górę. Okej, podlecimy właśnie tak sobie. Tutaj lecę. I zniszczymy wszystkie te kryształy, dobra. O, widzę, że Dyzio sobie już tutaj trochę radzi. Dobra, pum, poszło i teraz strzelimy sobie właśnie z mojego karabinu, dobra. Wow, co, jest większość wybuchła. Niesamowita, ale Dyzio chyba ma snajperkę. I to właśnie dlatego. Zaraz zaciupię tego smatura. O kurczę, ale Dyzio jest mocny właśnie. Zobaczcie, co, jak on poleciał dosłownie przez chwilę, bo ja mu pomogłem właśnie z tego mojego kałaszka. Zobaczcie, smok tutaj perczuje, a za Dyziem pojawiły się wielkie tutaj szkielety. Zabiłem smok, ale nic nie widzę, jest ciemno. Mój Boże, ja się cieszę, że pokonałem tego smoczura. Ile mam ekspiorka, ale gdzie jest mój piesek? O kurczę, dobra, Dyzio właśnie zbiera sobie ekspika, a my strolujemy go po raz ostatni. I widzowie, zamienimy się teraz w tego właśnie smoczura. Zobaczcie, ale się Dyzio zdenerwuje, że ten smok jednak powrócił. O mój Boże, smoczur, muszę do niego sadzić. Poczekajcie, zobaczcie, weźmiemy sobie jeszcze bazukę i bu, będziemy strzelającym smokiem. O, czy smok strzela z bazuki? Podejrzane. Coś tu nie gra. Będziemy brali udział w wyścigu Lucky Bloków. Zobaczcie, ile tego jest. To w takim razie ja zaczynam pierwszy, potem Dyzia, a potem Piku. Dobra, to w takim razie ja lecę. Uwaga, 3, 2, 1 i let's go. Diamenty! Oddawaj mi diamenty, to mój ulubiony blok, rzuć mi. Dobra, poczekaj, zbuduję się do ciebie i ci wszystkie rzucę. Czekaj. Masz. Dużo diaksów, dzięki, Lulu. Dobra, to w takim razie dawaj, Dyzio, teraz ty. Dobra, no to kopię. No nie. Co to było? Dobra, to w takim razie teraz Piku, ty. Dobra, w takim razie otwieram i nie dostałem nic, zagiskam. No dobra, panowie, to słuchajcie, teraz otwieram ja. Może będzie coś dobrego, uwaga. Co to jest? Zobaczcie, jakie mam fajnego osiołka. Jaki fajny osioł. Daj się przejechać. Dobra, poczekaj, może podjadę do ciebie, bo patrz. O, zasuwaj, patrz korsa. Co ty zrobiłeś? Dobra, to w takim razie teraz Dyzio, dawaj ty. No dobra, no to kopię. Co tu za bałwan? Patrz, no teraz na tej razie są dwa bałwany. No teraz już nie, ale były dwa bałwany. Nie, no dobra, Piku, to w takim razie ty lecisz. Dobra, i patrz teraz. Wow, ile butelek z X-Pen. Wow, patrz, o, teraz mój jest Boże, level. Bez kitu. Dobra, no to teraz ja. Uwaga. Co to jest? Co to tam za spodnie jakieś fajne? Ale fajne różowe spodnie, ale takie damskie strasznie, Nunu, pasują ci. Racja, bardzo by cię pasują, Nunu. Aha, nie, mi się wydaje, że są fajne, bo są prawie, że czerwone. Dobra, no w takim razie teraz Dyzio. Dobra, no to kopię. Dostałem miecz. O mój Boże, jaki wielki miecz. Nie, ja uciekam przed Dyzio, nim. Nie, nie, będę, że jesteśmy kolegami, Dyzio. Pamiętaj, że jesteśmy kolegami. Dyzio, proszę. Zabij ziomeczka swojego, no nie. No dobra, Piku, lecisz teraz ty. Dobra, w takim razie otwieram i... Wow, patrz, jaki dostałem miecz. O mój Boże, jaki gigantyczny miecz. Czemu ja nie dostaję takich rzeczy? No, no zobacz, no, no zobacz, wielka bitwa mieczy. Ale to dopiero no, potem mieliście się bić. Dobra, to uwaga, mam nadzieję, że teraz ja trafię jakiś miecz. Co to jest? Icy Throwing Star. What? Dobra, czekaj, chodź tu, Piku. Ała, nie no, co ty zrobiłeś w tym momencie? Teraz jestem wolny i strasznie nic nie widzę. No, no nie rób tak, bo przede wszystkim ja zajął mój miecz. Nie, no chodź nie. Tu, nie. Co
sam spadł. To jest nie fair, to jest nie fair. Nuno ma jakieś powiększone procenty. No to teraz dawaj, lecisz ty, Dysio. No dobra. Co to jest? Boże! Peta. Idę na pik. Nie masz w ogóle skrzyni, what? Także widzowie, wszystko zostało naprawione, zniszczone właśnie przed chwilą przez tego Ender Dragona Dysia. Dobra, to teraz piku lecisz. Dobra, no patrz to, patrz to, patrz to. W tym momencie dostaję najlepsze itemy w grze. I dostaję odwrócone diamenty. O kurczę. Fajne diamenty, też bym takie chciał. Nie dostaniesz ich, patrz teraz, wywalam je. Co ty zrobiłeś, piku? Wyrzuciłeś diamenty. No bo są twojego koloru, bo zielony jest najlepszy, a nie jakiś niebieski diament. Dobra, dobra, panowie, już spokój, to teraz otwieram. Ja i co? Nie dostałem nic, no kurczę. Ale słabe szczęście, ale słabe szczęście. No dobra, to w takim razie dawaj, Dysio, teraz ty. O, co to? Najlepszy blok w grze, najlepszy blok w grze. Muszę go zepsuć, ale nie wiem jak. Bardzo ładny jest właśnie. Zielony. W takim razie, no to dawaj, piku, teraz ty. Dobra, w takim razie otwieram i... O, dostałem villagera. O kurczę, ale dostaję tutaj dobre itemy. A wy nie zobaczycie tego, bo to jest mój villager, ale jest bardzo dobry. O kurczę, no dobra, to dawaj, Dysio. Nie, przepraszam, teraz ja. Dobra, dobra, poczekajcie, uwaga, uwaga, cyk. No co, kolejny raz nic? No, jakie ty masz niefarta. Dobra, to ja otwieram. Dysio ma własnego, o, ale Boże, nie, no masz. On ma taki potężny miecz, że nikt mu nic nie robi. Co jest? No to jest zbyt... Patrz na niego, co jest? No to lecisz, piku. W takim razie otwieram kolejny i ja też nic nie dostałem. Nic nie dostał, o, co no jest? Dobra, ty nic nie masz od dwóch lucky bloków tam. No to prawda, Dynuka. Dobra, to teraz... O, Nunu Pet. Ale ładna świnka, Nunu, coś fajną świnkę. Nie, no kurczę, ta świnka nic absolutnie nie daje. Perfy zwierzaczek była, tego zepsułeś. No ale on nic mi nie daje, bez przerwy nic nie mam dobrego. Dobra, to teraz lecisz ty, Dysio. Teraz musi być kolejny raz coś dobrego i... O nie! O kurczę, a, tak. Albo zabiłeś go na strzała, co jest? Kolejna część, jeszcze spodnie. Dobra, ej, teraz no niemożliwe, no nie, no, no, popatrz no sobie to na mnie po prostu... i popatrz sobie na... No popatrz sobie na mnie i zobacz sobie na ciebie, a zobacz sobie na niego. No, to jest nie, niemożliwe, no. My nic nie mamy. No dobra, to już chyba wiadomo, że Dysio wygra. No chyba, że los się odwróci, dobra, także oglądajcie do końca. Dobra, uwaga, to teraz otwiera piku. Dobra, tak jak się otwieram i... Wow, dostałem Astral Lucky Chest, paczek fajny. Kurczę, ale jest lata. Ale jest takim trochę niebieskim, więc jest bardzo brzydkie. No ale przeżyje to, no. Nie, niebieski to jest najlepszy kolor. Nie, nieprawda, nie zgadzam się z tobą, bo zielony to jest najlepszy. Dobra. Nie ma lepszego. Wszyscy wiemy, że czerwony to najlepszy kolor, także nie ja nieprawda, dobra, Nunu, cicho bądź już. Dobra. Co to te słowa, Nunu? No nie, co to jest, jakieś cukierki dostałem, to jest takie głupie. Daj mi je, ja chcę cukierka. No i co zrobiłeś? Nie, no Nunu. Nunu, daj te cukierki, chcę zjeść. Nie, no polecę po nie. No i, no. A i tak zginiesz. Dobra, no to co, to w takim razie teraz Dysio. No dobra, to otwieram kolej. O nie, creeper, muszę go zrzucić, żeby on nie wybuchnął. O kurczę. No dobra, to w takim razie teraz piku. Dobra, w takim razie otwieram i... Kurczę, ile dostaję itemów, patrz! Mam tak dużo TNT! I teraz mogę je postawić i zniszczyć. Okej, dobra, więc teraz ja otwieram i lecimy. No nie, dostałem to samo, co ty! No widzisz, ale to są bardzo dobre rzeczy. A co ty masz z ręce teraz, Nunu? Właśnie nie, dwa razy te same spodnie, what? Dobra, nie ważne. No weź mi je tutaj rzuć, bo bądźmy razem, bo patrz, no zobacz sobie, jak on wygląda. A mi się to przerwa, ja też nie mam spodni. Nunu, proszę, podziel się nimi. Dobra, zastosuję jedną taką metodę. Może odda, dobra, cyk. Okej. Okay. Nie, ten pan we mnie. No nie, nie odbiło nie, się. Nie, polecz po niego, nie udało. O, i tak spadł. Dobra, to otwieram kolejnego lucky bloka. Co tym razem? No nie, muzyczka. Słyszycie to? Ja nic nie słyszę. Ale beznadziejna. Ja też nic nie słyszę, ale pewnie jest słaba. No to teraz, piku, lecisz już niedaleko koniec. No, no, no właśnie bardzo blisko już jest koniec, ale patrz, w tym momencie dostanę najlepszej temy, już nie będę musiał totalnie nic otwierać. O, patrz, dostałem łeb! O kurczę, znowu został zbroja, a ja nic dalej nie mam. O nie, dobra. No to teraz ja lecimy z kolejnym. O mój Boże, co to jest, dobra? Strzelbie go, Nunu, strzelbie go! O Boże! What? Co to się stało? Nunu, zlagowałeś cały serwer! Dobra, wszystko tutaj właśnie zostało. Zobaczcie, jaki tutaj jest gigantyczny wybuch po tej bazuce. To teraz Dysio. O Boże, co to jest? Co to jest, villager? Co ty robisz tutaj? To jest wiedźma. Dobra, poczekajcie,
to w takim razie teraz piku. Dobra, w takim razie otwieram mojego Lucky Blocka i patrz. O, dostałem jakiś missing texture i nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, nie wiem tego. Dobra, poczekajcie, to w takim razie teraz ja, bo już jesteśmy prawie że przy końcu. Dobra, co to jest? Dostałem koksa. O kurcze. No podziel się, ja to sobie szybko wezmę. A, patrzcie, no tutaj są inne jakieś Lucky Blocki. No co to jest? Ile kwiatów? A tak w ogóle to mam ciasto. Dobra, to otwieram tego Lucky Blocka. Co to jest? O, widzicie? Tak, widzę, co to jest? Poszedł stąd, poszedł. Jeszcze ty, piglin. No dobra, dawaj piku. Dobra, w takim razie odbieram tego Lucky Blocka i dostałem, studnię. Wow, a jaka ta studnia jest? Nic nie dostałem z tej studni. Chyba nic nie dostaję z tej studni, no dobra. Jak jest słabe. Okej, to teraz lecę. Ja, no znowu dostałem te same spodnie, co jest? No podziel się, Nunu, proszę. Weź już te spodnie tutaj na brzeg. Nunu, halo. Siła zwiększony, skok. Nie, no nie wiem, Nunu, czy chcę ci pomagać. No, ale zobacz sobie na dyzio, no pomóż mi. Zróbmy teama, Nunu, na niego. Czekaj, spróbuję ci wyrzucić, okej. Dobra, masz te spodnie. O, dzięki, Nunu. Dobra, teraz coś dobrego. No znowu on poszedł. Ale, ej, poczekaj, bo tam jest jakaś zbroja. Weź mi daj tą zbroję. Mogę ci dać to, jak chcesz. Dobra, Nunu, teraz ja otwieram i patrz to. Wow! Aha! Zabiło cię, Nunu. No, chyba ciebie też. Nie, ja tylko spadłem, ale nie zginąłem. Dobra, zostało tylko 5 ostatnich Lucky Blocków, więc ja otwieram tego. O mój Boże, znowu jakieś koksy. No nie, Nunu, zazdroszczę ci, ale sobie aż podejdę zobaczyć. Wow, ale tu miałeś dużo itemów. Nic mi nie zabieraj, piku. Nunu, w ogóle patrz, co tutaj leży. Nie wiem, przechodziłem sobie akurat do ziomy Lucky Block. Oddać ci go? No dobra, jak chcesz mi go oddać, to będzie git. Ale jak ci wyleci coś dobrego, to idzie do mnie. No okej. Okay. Dobra, czekaj, może skoczę do siebie. Uwaga, okej, okay, jestem, dobra. To teraz jakiś bałwanek. No i dostaliśmy bałwana. Skierowany. Bez sensu, no. I przez ciebie, nie mamy szczęścia przez ciebie, idź. Tak, no na pewno przeze mnie, no. Mamy kolejnego Lucky Blocka. Znowu villagerze. No miałeś Lucky villagera, to chyba dobra rzecz. Dobra, to teraz piku, lecisz. Dobra, otwieram i dostałem skrzynkę tą samą, co ty. Wow, a nie, to nie ta sama, co ty. Jak dostałem dobre itemy. Ja. Patrz to, a teraz całą zbroję. Już i dostałem jeszcze miecz. No i patrz, mam jeszcze taki kiłuch. Sprzedasujmy go na dyzio, bo może będzie ciekawy. Czekaj, Nunu, to jeszcze nie wszystko. Dostałem very lucky block. No to otwieraj! Dobrze, otwieram. Patrz, jestem to i jeszcze 6 takich lucky blocków mam. Okej, okay, dobra, to sobie tutaj podejdę. Nie, bo ty mi zabierasz itemy, dobre. Idź stąd. Ej, no nie, no. No właśnie, to są moje itemy. To teraz, czekaj, otwierać to teraz ja. Co to jest kolejna skrzyneczka? O Boże, ile TNT, tylko po co mi tyle TNT? Może wysadź pika. Nie, nie wysadzaj mnie, Nunu. Jesteś pewny? Wrzucę ci weaknessa, masz. Wysadź dobra. Go. O nie, no teraz to już na pewno. Nie masz szans, Nunu. Wysadź go, dobrze. Nie, nie wysadzaj mnie. Nunu, proszę, nie. Nie robisz tego, Nunu. Nunu. O mój Boże, co tu się wydarzyło? Dobra, pora na trzeciego od końca Lucky Blocka. Co teraz będzie? O, sztandary, nie będziecie mnie już widzieli. Hej, no nie, co ty robisz? Dobra, no to teraz piku. Dobra, otwieram super Lucky Killoffem, Lucky Blocka i patrz, teraz są najlepsze rzeczy. I dostałem patyka, dostałem... Chodź do mnie, Nunu, proszę. No nie, odrzuć mnie pewnie na 1000 kratek. No zobaczysz, no chodź tutaj, chodź. To teraz ja, piku się tam pali, a my otwieramy, no nie, co to jest za bałwanek, czekajcie, może muszę go zabić. Uwaga, teraz piku, dawaj. Otwieram to z mojej pałki i patrz to. Aha, no nic nie dostałem, no trudno. Nic nie dostał, gościu. Nie, pominąłeś moją kolejkę, ale otworzę teraz. Co to za gwiazdki? O nie, no co ty robisz? Okej, dobra, zostałem tylko 2 Lucky Blocki, więc ja właśnie niszczę, co to są za jabłka, jakiś mixed apple. Dobra, poczekajcie, zjem sobie jednego. O mój Boże! Co jest? Zniknąłem! Dobra, otwieram tego Lucky Blocka. Co to wypadło? Sztabki żelaza? To są jakieś żarty. Sztabki żelaza, dobra, dawaj teraz ty, piku. Dobra, w takim razie otwieram i... Wow, ale jestem klaty! O mój Boże! A ja dalej bez klaty. Poczekajcie, ostatnia tura naszego wyścigu. Dobra, teraz ja. O mój Boże, co to jest? Jeszcze więcej. Aaaa! Spadam! Jaki słabiak. Dobra, został mi ostatni blok. Proszę, coś szczęśliwy.
żywego. Co to jest? Wither Beacon. O mój Boże, co to? Ej, mam czarne. Ej, ja też mam. O Boże, co to jest? Czarne bije. Dostaliście witherowego beacona, ale śmieszne. A ja nic nie mam. Nie, no czekaj, no to jak nic nie masz? Nie, masz no co to zrobiłeś, Nunu? Dobrze ci tak, Piku. Nie. Dobra, Nunu, w takim razie teraz ja otwieram Lucky Blocka i dostałem... O, kurczę, dużo jajek, ale fajne. O mój Boże, diamentów. Nie, ty nie możesz mieć tych diamentów. Okej, widzowie, więc teraz przejdziemy właśnie do walki, więc każdy na każdego. Czy już możemy zaczynać? Tak, myślę, że tak. Okej, dobra, 3, 2, 1, zaczynamy bitwę! Co jest? Co tu się dzieje? Zaczynamy! Dyzio! Ty, przecież jak ty? Ale ty dużo bijesz! Nie! Chodź tutaj, Piku! A, zmarłam! Nie! Wygrałem! To nie fair! Nunu wygrał! No ja nie bez sensu! To wszystko jest fair! Zobaczcie, jaka fajne gwiazdki, bo strzelam teraz! Bez sensu są te gwiazdki! Ile cię zabić, Nunu? Jak to wszystko jest pod kontrolą? Chodź tu, Piku, dawaj! Tasz, teraz umierasz! Teraz umierasz! Ty umierasz! Teraz zobacz, ile ci bije. No i co? Zostajesz tutaj zamknięty, Nunu, na zawsze. Nie, nieprawda. Dobra, poczekajcie, zjem sobie. O mój Boże, ktoś strzelił z bazuki, zobacz to. Widzę, nie. O Boże, wszystko się pali. Więc widzowie, wszystko się pali. Jeżeli podoba się nasz content, to wejdźcie właśnie na filmy, które wyświetlałem na tym ekranie właśnie. Ja lecę w dół, subskrybujcie kanał oczywiście.